Fortnite OG to z pewnością wielki powrót do rozdziału pierwszego, wraz z którym czeka na nas częściowe przeżycie tej samej przygody, bo wyspa to nic innego jak zbiór rozmaitych lokacji od sezonu 5 do sezonu 10 rozdziału pierwszego łącznie, aczkolwiek zmiany do OG mapy będą wdrażane przez cały listopad. Wy tylko pamiętajcie o kodzie JOT w sklepie Fortnite, z którym karnet bojowy kupiła chociażby ta widoczna piątka, za co bardzo im dziękuję. A teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy! Raz jeszcze odwiedźcie oryginalną wyspę w Battle Royale, sezonie klasycznym rozdziału 4, co poprzedza rozdział 5. Każda aktualizacja Fortnite Klasyka zaprezentuje inny etap z historii Battle Royale, począwszy od sezonu 5, rozdziału 1. Oznacza to, że w Battle Royale oraz Zero Budowania pojawią się wózki sklepowe, TWG, karabiny szturmowe, strzelbo, pompki i nie tylko. Wraz z aktualizacją 27.00, która trafia do gry dzisiaj, do gry powrócą wykrzywione wieże, lepki lasek oraz karkołomne kino. W sezonie 5 nastąpiła kolizja światów, a gracze zderzali się w terenowych wózkach golfowych. Używajcie broni, pułapek i pojazdów z oryginalnego sezonu 5, a karabin szturmowy, strzelba, pompka i sztucer to tylko kilka z przywróconych broni. Do gry powracają nie tylko bronie, ale i przedmioty takie jak pułapka raniąca, przysysak i diskobomba. Trzymajcie się kierownicy, bo czekają na Was wózek sklepowy i terenowy wózek golfowy. Uważajcie, zanim zaczniecie wykonywać sztuczki w wózku sklepowym, bo jak w rozdziale pierwszym, trochę mu odwala. I jest to zbiór pierwszych zmian, które trafią do gry już dzisiaj. Poprawka do aktualizacji 27.00 z 9 listopada pozwoli Wam przestraszyć wrogów dzięki broniom sezonu 6. Nacieście się też taranem, wieżyczką strzelniczą i nie tylko. Łapcie za bronie z puli z sezonu 6, w tym dubeltówkę, czepiak i sześciostrzałowiec. Budujcie umocnienia, przyczepcie schładzacz do fortecy kierunkowej, a potem dodajcie do tego wieżyczki strzelnicze. Schładzacz ani wieżyczki nie pojawią się natomiast w trybie zero budowania. Oprócz tego do gry stanie dodany taran oraz deskolotka, która co prawda nie była w grze aż do 7 sezonu, ale Epic Games doda ją znacznie wcześniej. Wraz z nową poprawką 16 listopada do gry trafi sezon 7 i 8. Na wyspie pojawią się pirackie obozy, a wraz z nimi zimne temperatury i mnóstwo awanturniczego wyposażenia. Oczujcie powiew przeszłości z takimi broniami jak pistolet krzemieniowy, minigun i poczwórna wyrzutnia. W ramach aktualizacji 27.10 Epic Games przywróci i wykopie jeszcze więcej przedmiotów, w tym pułapkę z zatrutymi strzałkami, aktywator lotni i zakopany skarb. Uwaga! Pułapka z zatrutymi strzałkami nie trafi do trybu zero budowania. Ruch to za mało. Atakujcie! Uderzajcie burzolotem X4, sierżanta zimy i piracką armatą, która pozwoli Wam wystrzeliwać towarzyszy z drużyny. Poprawka do aktualizacji 27.11 z 23 listopada. Sezon 9 i 10 odlot właśnie wtedy trafią do gry. Sezon 9 to z kolei czas przyszłości, a w sezonie 10 świat szybko zaczął robić się niestabilny, co skończyło się wielkim końcem. Jednak nie martwcie się, sezony 9 i 10 to też wiele nowych sposobów na grę, które powrócą 23 listopada w ramach poprawki do aktualizacji 27.11. Zakończcie Fortnite Klasyka mocnym akcentem z takimi broniami jak ciężki karabin snajperski, granatnik na granaty zbliżeniowe, nalot oraz złomoszczelina. Sprzeciwcie się naturze ze zmieniaczem burzy i plecakiem odrzutowym. Ciekawostka: gracze masowo korzystali z plecaków odrzutowych podczas wydarzenia Ostateczne Starcie z sezonu 9, by móc oglądać epicką walkę z Katusem. Sklep również zaliczył powrót do przeszłości. Sprawdźcie starannie dobraną mieszankę klasycznych, łączonych i nowych przedmiotów w sklepie klasycznym. Te stroje oraz akcesoria będą dostępne tylko przez ograniczony czas, a nowa oferta trafi do sklepu codziennie o godzinie 1 czasu polskiego. Także pamiętajcie o kodzie JOT, żeby kupić unikatowe skiny, które jeśli nigdy potem nie trafią do sklepu. Jak zwykle przy starcie nowego sezonu zresetowaliśmy wszystkie rangi w grze rankingowej sezonu klasycznego rozdziału 4, by zapewnić graczom nowy początek, przynajmniej tak to komentuje Epic Games. Aby poznać swoją rangę, wystarczy jak zawsze rozegrać jeden mecz w sezonie klasycznym rozdziału 4. Wynik pierwszego meczu nie będzie mieć znaczenia dla ustalenia rangi początkowej. Zamiast tego umożliwia on poznanie rangi, a następnie aktualizuje postępy w randze na podstawie waszego wyniku w meczu. Fortnite Klasyka to krótki sezon, dlatego progresja rankingowa na średnich i wyższych poziomach będzie znacznie szybsza.
Kary za bycie zlikwidowanym na wczesnych etapach rozgrywki będą lżejsze. Pasek progresji rankingowej również będzie wypełniać się nieco szybciej. Gdy wskoczycie do busa bojowego w meczu rankingowym, otrzymacie pilne zadanie rankingowe. Wykonując określoną liczbę pilnych zadań rankingowych, odblokujecie z kolei nagrody w grze zupełnie za darmo. Odblokujecie inspirowany sezonem pierwszym plecak nieśmiertelnik rankingowy. Swoją drogą, ja mam taki fizyczny nawet z moim nickiem. Wykonując zaledwie jedno pilne zadanie rankingowe podczas Fortnite Klasyka. Natomiast na zdobycie w turniejach rankingowych czekają lotnie podniebne ostrza zawodnika i para czasolka zawodnika. No i to byłoby na tyle. Jak widzicie, będzie to krótki sezon poprzedzający rozdział 5, a zmiany będą pojawiać się plus minus co tydzień, co oznacza, że na start sezonu nie dostaniemy wszystkiego. Pamiętajcie o kodzie JUT przy zakupie nowego karnetu bojowego, a także przy zakupie czasowo ograniczonych skórek. I mam do Was jeszcze jedno pytanie na sam koniec. Gdzie lądujemy, chłopaki?